program zaprasza wyłączny dystrybutor odżywek dla sportowców Vital Max. Najwyższa jakość na każdą kieszeń. Akademia Fitness i Kulturystyki. Witam Państwa serdecznie w programie Akademia Fitness i Kulturystyki. W dzisiejszym programie obejrzymy relacje z Mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitness, które odbyły się w Białymstoku. Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Europy. Liczna reprezentacja Polski w otoczeniu 20 reprezentacji krajów europejskich. A teraz serdecznie zapraszam do obejrzenia zawodników konkurencji fitness sylwetkowego mężczyzn juniorów. W finale występuje 5 najlepszych zawodników. Od prawej strony widzimy 2 Polaków, Maciej Ropiak i Dominik Brzuszkiewicz. Pozycja bokiem. Zawodnicy oceniani są pod względem proporcji, umięśnienia i odpowiedniego odpuszczenia ciała. Kolejny zwrot do pozycji bokiem. Podobnie jak w fitness sylwetkowym kobiet, zawodnicy wykonują zwroty, a następnie porównywani są w pozach dowolnych. I tu widzieliśmy Polaka, pierwszy z prawej, oraz jego kolega, drugi od prawej strony. Fitness sylwetkowym mężczyzn zawodnicy nie wykonują programów dowolnych typu akrobatycznego. Zawodnicy wykonują układ dowolny, natomiast podczas tego układu porównywane są ich mięśnie, pokazują ich te mięśnie w rytm muzyki, co za moment będziemy mogli obejrzeć podczas wykonywanych układów przez zawodników. Zawodnicy polscy bardzo dobrze prezentują się na tle innych zawodników. Miejmy nadzieję, że ich występ będzie bardzo udany. Przed nami w programie Maciej Ropiak, jeden z 2 finalistów konkurencji Body Fitness, czyli fitness sylwetkowego mężczyzn. Programy dowolne w Body Fitness, czyli fitness sylwetkowym mężczyzn, są bardzo podobne do układów kulturystycznych. Zawodnicy nie muszą wykonywać elementów akrobatycznych typu salta, pokazywania swojej gibkości, natomiast muszą pokazać swoją sylwetkę, harmonijność tej sylwetki, umięśnienie ciała i odtłuszczenie na takim poziomie, żeby były te mięśnie lekko uwidocznione i zarysowane. Drugi występ Polaka. Tym razem widzimy Dominika Brzuszkiewicza. I układ w podobnym stylu, czyli bez elementów gibkościowych. Prezentowana jest sylwetka w typowych pozach kulturystycznych. Dominika Brzuszkiewicza.
i w nowej konkurencji, która po raz pierwszy rozgrywana jest podczas Mistrzostw Europy fitness sylwetkowym mężczyzn, Polacy zajęli drugie oraz trzecie miejsce. Przed nami konkurencja fitness gimnastycznego juniorek, których obejrzymy dwie zawodniczki polskie, Annę Kwaśniewską i Ewelinę Baryj. Jako pierwsze startują finalistki konkurencji fitness gimnastycznego do 160 cm wzrostu. Widzimy Annę Kwaśniewską z Białegostoku. Pierwsza z prawej. Zawodniczki oceniane są pod względem jędrności ciała, proporcji i oraz odtłuszczenia. Są to młode zawodniczki, juniorki, mają do 21 lat i takie właśnie młode zawodniczki startują w tych konkurencjach. Pierwsze porównania to są porównania sylwetki, natomiast następnie obejrzymy zawodniczki w programach dowolnych. Program dowolny Anny Kwaśniewskiej. Rozpoczynamy od stania na ramionach, a następnie przerzuty w przód, przerzuty bokiem i za momencik przeplatane elementami tanecznymi. Ania ma ze sobą przeszłość taneczną, tańczyła w zespole Cheerleaders. Obecnie od kilku lat zajmuje się startami i trenowaniem fitness gimnastycznego. Ania wykonuje dosyć dużo elementów takich typowych dla fitness, typu chorągiewka, to co widzieliśmy przed momentem, zejście ze stania na ramiona i wykonanie mostka. Tych elementów typowo fitnessowych dosyć dużo zawodniczki wykonują. I wyciągnięcie nogi do góry, pokazujące gibkość zawodniczki. Element siłowy, powolne zejście. I element akrobatyczny. Ania wykazuje dosyć dużą swobodę, szczególnie podczas tańca. Elementy gimnastyczne czasami na scenie dosyć twardej mogą sprawiać trochę więcej problemów. Natomiast całość jest bardzo estetyczna i bardzo ładne zakończenie w mostku. Anna Kwaśniewska, Maniak, Gym, Białystok, Polska. I niestety Ania zajęła bardzo pechowe czwarte miejsce. Nie udało jej się tym razem zdobyć medalu. I teraz wyższa kategoria fitness gimnastycznego, powyżej 160 cm wzrostu. I również tutaj mamy zawodniczkę polską, Ewelinę Baryj, pierwsza zawodniczka z prawej strony. Ewelina jest wicemistrzynią świata w fitness sprzed 2 lat, natomiast w tym roku startowała już w gronie seniorek, a tym razem ma start w gronie juniorek, ponieważ jeszcze nie ukończyła 21 lat. I ostatni rok może startować wśród tych zawodniczek. Porównania w pozycjach przodem, bokiem i tyłem. Przed nami tajemnicza kobieta kot, Ewelina Baryj w programie dowolnym. Rozpoczyna od elementu tak zwanego krokodyla na jednej ręce. I element
gimnastyczny rundak salto w tył. I teraz już w połączeniu z innymi elementami fitnessowymi i tanecznymi. Ewelina prezentuje trudny układ na bardzo wysokim poziomie, doskonale już radzi sobie w gronie seniorek i tym bardziej tutaj w gronie juniorek również układ jest na bardzo wysokim poziomie. Doskonałe wyciągnięcie nogi do góry, gdzie pokazana jest gibkość zawodniczki. Salto bokiem, typowy element gimnastyczny. Sukces niespodziewany czy spodziewany? Niespodziewany. Byłam ostatnio na Mistrzostwach Europy Seniorek i zajęłam tam 5. miejsce. Teraz przyjechałam i marzyłam o tym, żeby zdobyć jakikolwiek medal, ale nie myślałam, że to będzie akurat złoty. Co jest pani mocną stroną? Czy jednak układ, który jest bardzo akrobatyczny i taki gimnastyczny, czy jednak sylwetka? Na Mistrzostwach Europy Seniorek moją mocną stroną był układ. A z sylwetką było trochę gorzej, ponieważ te dziewczyny, seniorki są bardziej umięśnione i odtłuszczone niż juniorki. A tutaj na dzisiejszych zawodach myślę, że i układ, i sylwetka była moją mocną stroną. Kogo się pani najbardziej obawiała? No Węgierki, która zajęła 2. miejsce. Myślę, że nie tylko mnie ucieszyła wygrana Eweliny Barej w fitness gimnastycznym, a przed nami kulturystyka weteranów kategorii od 40 do 49 lat. Jako pierwszych widzimy weteranów w kategorii do 80 kg. W tym gronie finalistów występuje aż 3 Polaków. Od prawej strony Wojciech Wasilewski, następnie Albert Szczygielski oraz Józef Nowakowski. Cała trójka dostała się do finału i walczy w tej chwili o medale Mistrzostw Europy. Pozycja, gdzie zawodnicy pokazują klatkę bokiem. I najszersze grzbietu, biceps. Doskonale widzimy, jak zawodnicy są umięśnieni. Są to zawodnicy w kategorii 40-49 lat. Zawodnicy dojrzali, którzy przez wiele lat trenują i w tej chwili startują w zawodach weteranów. Zbliżenie na triceps Wojtka Wasilewskiego. Tutaj jest Albert Szczygielski i Józef Nowakowski. I już nieraz wspomniana poza prawdy, czyli mięśnie brzucha i mięśnie ud. I program dowolny finalisty weteranu do 80 kg Wojciecha Wasilewskiego z Białegostoku. Choreografię Wojtkowi przygotowywała para zawodowych choreografów. W związku z tym jego poruszanie się po scenie jest bardzo estetyczne i takie swobodne. Wojtek, będąc białostoczaninem, przy okazji
tego, że mistrzostwa zostały zorganizowane w Białymstoku, pewniej się czuje na pewno na tej scenie, mając grono swoich wielbicieli i fanów na widowni. Występ drugiego z naszych Polaków, Alberta Szczygielskiego. Albert w tym roku ma podwójne zadowolenie z sezonu, ponieważ wcześniej był organizatorem Mistrzostw Polski. Natomiast niecałe dwa miesiące później startuje w zawodach. Jest to bardzo duży trud i organizować zawody, i następnie startować w zawodach. Podczas programów dowolnych zawodnik nie musi zwracać uwagi na pokazanie jednej grupy mięśniowej, natomiast podczas całego układu powinien harmonijnie pokazać całą swoją sylwetkę. I ostatni z naszych finalistów, Józef Nowakowski. Państwo słyszą, zawodnicy dobierają sobie bardzo różne podkłady muzyczne. Dobierają to samodzielnie, w zależności od tego, do jakiej muzyki chcieliby pokazywać swoje mięśnie, proporcje ciała i harmonijność. I w tej kategorii bardzo duży sukces. Polacy zdobyli dwa medale. Złoty medal zdobył Wojciech Wasilewski, natomiast brązowy Albert Szczygielski. Pan Józef Nowakowski zajął 5. miejsce. Panie Wojtku, co pan czuł, jak pan usłyszał, że to właśnie pan jest zwycięzcą? Nie wiem, to jest po raz pierwszy coś takiego w ogóle usłyszałem. Po raz pierwszy byłem w takiej sytuacji. Serce mi po prostu zamarło. Nie wiem, to jest trudne do opisania. Powiem szczerze, trudne. No, niesamowite przeżycie, niesamowite. Proszę powiedzieć, jak się dochodzi do takiego sukcesu? Wiem, że to jest dużo wyrzeczeń, bo to kulturystyka przecież jest. Tak, bardzo ciężko. Powiem panu szczerze, miałem już takie kryzysy, że już po prostu na dwa tygodnie przed mistrzostwami chciałem się w ogóle poddać. Już miałem dosyć, miałem taki kryzys, zniechęcenie. Ale wie pan, kulturystyka to jest walka charakteru. Także ja uważam, że poprzez sport kulturystyczny człowiek umacnia swój własny charakter, silną wolę i to trzyma, motywuje po prostu i dotarłem do tego sukcesu. Czy jak pan tam stał na scenie, to czuł pan, że są lepsi od pana, czy jednak wydawało się, że nie, jednak wygram dzisiaj, to jest pewne? Ja panu powiem tak, po prostu w takim wieku, jeżeli już trenuję tyle lat, a trenuję 20 lat kulturystykę, po prostu to się ocenia swój poziom też na jakimś po prostu poziomie. Ja byłem pewny swego, że jestem bardzo dobrze przygotowany po prostu. To byłem pewny po prostu tego. A kwestia tylko tego, jak inni zawodnicy są przygotowani, bo to jest sport taki, który w ciągu dwóch dni może się wszystko coś zburzyć, zmieszać. Także po prostu też mi było trudno cenić innych zawodników, gdyż ja ich nie widzę. Z zewnątrz przyglądam się, oni stoją w boku, także po prostu, ale ja byłem pewny za swoją formę i tak kątem oka zerkałem, no to myślę, no może gorszy od nich nie jestem. Kwestia spojrzenia sędziów, także tak to ocenię. Będzie następny raz? Na razie nie. I konkurencja weteranów od 40 do 49 lat, kategoria do 90 kg. Tu wśród finalistów widzimy również Polaka, drugi z lewej strony, jest to Marek Borowicz i jego bardzo silny konkurent, pierwszy z lewej, Gunnar Pasze z Niemiec.
Wszyscy zawodnicy prezentują bardzo wysoką formę startową. Widać już, że jest to cięższa kategoria wagowa. Mięśnie zawodników są pełniejsze, mocniej zarysowane. Najszersze grzbiety tyłem. I triceps w pozycji bokiem do sędziów. I mięśnie brzucha i ud. Widzimy doskonale mięśnie proste brzucha, mięśnie skośne. Wyraźnie widać duże odtłuszczenie ciała u zawodników. Przed nami występ Marka Borowicza. Marek prezentuje bardzo harmonijną sylwetkę, bardzo dobre proporcje są widoczne. Świetną definicję całego ciała, zarówno klatka, nogi, brzuch, ramiona. Wszystkie szczegóły są bardzo widoczne. Marek bardzo ładnie pozuje, tak żeby uwypuklić wszystkie swoje najlepsze punkty. Przed nami mały show kulturystyczny. Nie zawsze zdarza się, aby na zawodach typu Mistrzostwa Europy czy Świata Amatorów zawodnicy właśnie takie show wykonywali. Natomiast wśród zawodowców jest to częściej spotykane. Do odpowiedniej muzyki, gra mięśni, wspaniała choreografia. I zawodnik z Niemiec podbił serca kibiców polskich. Zarówno program dowolny, jak i sylwetka oceniana przez sędziów dała zawodnikowi z Niemiec Gunnarowi Pasze pierwsze miejsce, natomiast Marek Borowicz zajął miejsce drugie, zdobywając tym samym srebrny medal Mistrzostw Europy Weteranów w kategorii do 90 kg. Za nami sukces Wojciecha Wasilewskiego z fitness klubu Maniak Gym Białystok oraz walka zawodnika niemieckiego i polskiego, gdzie niestety Polak zajął drugie miejsce. Za nami rozstrzygnięcie poprzedniego konkursu oraz nowe pytanie konkursowe. Która z zawodniczek zdobyła medal podczas Mistrzostw Europy w kulturystyce i fitness juniorów i weteranów w konkurencji gimnastycznego juniora? Nagrodę ufundowała firma VitalMax, producent odżywek dla sportowców. Odpowiedzi na pytanie konkursowe prosimy kierować na adres mailowy podany na ekranie. W tym programie to już wszystko. Zapraszam serdecznie na kolejną część naszego programu.
której również obejrzymy dalszą część Mistrzostw Europy w kulturystyce i fitness juniorów i weteranów.